Laudetur Jezus Chrystus. Bardzo serdecznie witam mojego i Państwa gościa, pana Rafała Piecha, samorządowca, prezydenta Siemianowic Śląskich. Witam serdecznie i szczęść Boże. Witam serdecznie, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam serdecznie pani redaktor, witam Państwa, witam całą Polonię na całym świecie. My również serdecznie witamy. Ma pan za sobą wiele spotkań z naszymi rodakami. Bardzo proszę powiedzieć, jaka jest ich świadomość o dzisiejszych zagrożeniach? Jak pan ocenia stan duchowy i psychiczny naszych rodaków? I czy daje się zauważyć w narodzie polskim jakieś zmiany w myśleniu? No muszę powiedzieć, że w życiu bym nie pomyślał, że cała ta działalność tego ruchu wolnościowego Polska jest jedna, który tak naprawdę miał się ograniczyć tylko do walki z segregacją, ochroną naszych praw, wolności, że przerodzi się w taką siłę polityczną. Było to bardzo, bardzo długo rozeznawane wszystko, ale widzę, że jest takie mocne prowadzenie też Pana Boga w tym wszystkim. Bardzo dobrze to, myślę, mocno rozważaliśmy i rozeznawaliśmy. I wraz z Polakami podjęliśmy taką decyzję właśnie, że będzie to czysta, taka niezależna, nieskażona organizacja, siła polityczna, która będzie pewnego swego rodzaju alternatywą dla tych wszystkich partii, które od 1989 roku tak naprawdę, można powiedzieć, sprowadzają nas, czy prowadzą nas ku zagładzie, można tak powiedzieć, bo tak to niestety dzisiaj wygląda, kiedy człowiek choć trochę interesuje się gospodarką, ekonomią, to zdaje sobie sprawę z tego, że to, co jest największą siłą każdego narodu, to są jego złoża, to jest rolnictwo silne, zwarte, konkretne, mocne, wspierane przez rząd, przez samorządy, ale przede wszystkim przez rząd, przez Ministerstwo Rolnictwa. To jest dobra edukacja, wysoki poziom nauczania, a widzimy niestety, że to wszystko, co powinno stanowić filar tak naprawdę silnej ojczyzny, silnego kraju, w tym przykładzie, na tym przykładzie Polski, można powiedzieć, że to wszystko jest niszczone. To, co powinno być filarem, co powinno nas nieść, co powinno doprowadzić do niezależnej, silnej, mocnej Polski. Dzisiaj gospodarka leży, dzisiaj finanse leżą, dzisiaj rolnictwo jest rozkładane na łopatki, ale myślę, że o tym powiem później. Ale mówię o tym, odpowiadając na pytanie pani redaktor, a propos świadomości ludzi. Ja się cieszę, ponieważ mam teraz takie tournée jako właśnie przewodniczący też partii politycznej Polska jest jedna. Jeżdżę po całej Polsce, spotykam się i w piątek wieczorem, w soboty i w niedzielę z Polakami. Na te spotkania przychodzi między 70, 80, a 120, 140 osób, w zależności też od miejscowości, od regionu. Ale zauważamy to przebudzenie, pani redaktor, i to jest piękne, że jest już duża grupa, nie bardzo duża, duża grupa, porównując 3 lata temu, 2019 rok, świadomość praktycznie była zerowa, znikoma, a widząc dzisiaj, co się dzieje, no to jest duża przepaść, jest porównanie oczywiście na plus. I choć wiele osób jest zrażonych, już nie widzi nadziei w żadnej organizacji, to jednak pokłada duże nadzieje w czystym nowym ruchu, ruchu Polska jest jedna. No mówią wielu przedsiębiorców, tak nawet których znam, spotykam, rozmawiamy, którzy wcześniej mówili: Rafał, nie macie żadnych szans. To taki, można powiedzieć, punkcikiem takim malutkim jesteście, nie przebijecie się. To dzisiaj już po kilkunastu miesiącach mówią: ja nie chciałem iść na wybory, nie chciałem głosować, bo nie ma na kogo. I mówi: w was jeszcze jest jedyna nadzieja. Wiem, znam wasze wartości, wiem, na co stawiacie. Stawiacie na Boga, na rodzinę, na ojczyznę, na życie od poczęcia do naturalnej śmierci.
na nasze złoża, na to, co jest naszym największym potencjałem, na rolnictwo, aby ono było silne. To jest program, który nas przekonuje, ponieważ chcecie stawiać na polskiego przedsiębiorcę, na polskiego rolnika, na takie właśnie osoby, które przede wszystkim mają kapitał polski, bo myślę, że na to przede wszystkim musimy, pani redaktor, stawiać. No więc to jest takie budujące dla nas, że po tych wszystkich spotkaniach widzimy taką mobilizację. Ludzie się pytają, w jaki sposób, panie Rafale, możemy wam pomóc. Ja mówię, no my nie potrafimy się przebić przez media głównego nurtu, więc potrzebujemy was. Jako to podziemie, wszyscy jesteśmy dzisiaj w takim swego rodzaju podziemiu i dzisiaj ten WhatsApp, Signal, Messenger, te komunikatory służą właśnie jak kiedyś ulotki w podziemiu, gdzie się tak nieoficjalnie poza systemem je rozdawało, kolportowało. Tak właśnie dzisiaj wygląda to nowoczesne podziemie. Ono jest bardziej elektroniczne, ale wygląda podobnie, ponieważ dzisiaj prawda, tak jak i kiedyś w latach 50., 60., 70., 80. była przez system całkowicie zakłamywana. Dzisiaj mamy identyczną sytuację, pani redaktor. Biorąc pod uwagę wszystkie stacje, wszystkie te media głównego nurtu, jest dokładnie taka sama sytuacja. Wystarczy sobie też, ja często o tym mówię, sprawdzić, kto jest właścicielem tych komercyjnych stacji. To się ludziom pootwierają oczy. Więc taki właśnie idzie przekaz, że potrzebujemy właśnie ludzi, wsparcia ich, ponieważ ten ruch jest ich. To nie jest nasz ruch, mój ruch, tylko to jest ruch tych Polaków, którzy się utożsamiają, bo my walczymy, pani redaktor, nie tylko o rodziny ludzi w PJJ, tylko my walczymy o rodziny w całej Polsce, ale również o tą Polonię, która jest na całym świecie, która kiedyś na pewno będzie chciała wrócić do silnej, bezpiecznej, niezależnej Polski, bo takie napływają sygnały bardzo często, jak rozmawiamy też z Polonią, która jest stęskniona, tęskni za Polską i wiele rodzin już też przyjechało, wróciło do Polski, przyłączają się do PJJ i stąd mamy też na bieżąco wiele informacji też to, co dzieje się za granicą, jak tam ta sytuacja wygląda. I to jest tak pięknie budujące, że z miesiąca na miesiąc te struktury się poszerzają, pięknie się oddolnie rozwijają. No tak, jeśli chodzi o sytuację docierania do naszych rodaków przez media, jest to wręcz niemożliwe, jeśli chodzi o te główne media, więc co my możemy uczynić? Prosywać wszelkie informacje i tak jak pan powiedział, że i telefonicznie, i mailowo, ażeby ta treść dotarła do największej liczby osób. Tak, nagrywamy dużą ilość też materiałów, takich krótkich filmików, bo takie ludzie dzisiaj są w stanie jeszcze gdzieś tam przetrawić, które są często udostępniane, więc to są takie półtora minutowe, dwuminutowe materiały dotyczące właśnie dzisiaj sytuacji naszego rolnictwa, dramatycznej sytuacji. Myślę o tym też za chwilę kilka słów powiem o zbożu technicznym, które trafia do nas z Ukrainy i o wielu rzeczach. Ale tak, potrzebujemy z jednej strony takiego wsparcia. Ja wiem, że to jest czasochłonne. Czasem trzeba poświęcić 10-15 minut, żeby na WhatsAppie czy Signalu powysyłać te filmy, te materiały. Ale moi drodzy, bez tego waszego wsparcia, poświęcenia tych 10-15 minut nie będziemy docierać. Na naszej stronie www.pjj.org.pl albo na stronie www.pjj.tv są też dane na naszego konta, numer naszego konta. Jeżeli państwo też zechcielibyście cyklicznie takimi drobnymi wpłatami nas wspierać, to jest też bardzo ważne na tą działalność właśnie, aby budzić ludzi, aby przebijać się z tą prawdą. No potrzebujemy też wsparcia. Tu chodzi przede wszystkim o te wszystkie materiały, nagrania wideo. To wszystko też nas kosztuje, transport, przemieszczanie się po całej Polsce, więc jeżeli możecie nas wesprzeć, to bardzo o to wsparcie też takie choćby symboliczne, ale cykliczne, stałe, bardzo prosimy. Wiemy, że to jest wręcz nieodzowne. Pokonuje pan kilometry, spotykając się z rodakami w różnych częściach Polski i na pewno są potrzebne fundusze na rozprzestrzenianie informacji, dlatego gorąco prosimy o wsparcie. I proszę tutaj powiedzieć, jak uratować naród przed zgubnymi wyborami i jak doprowadzić ludzi do prawdy? Dzisiaj, pani redaktor, jest taki chaos medialny, celowo wywołany też,
że człowiek w tym natłoku informacji bombardowany z różnej strony prawdą, fake newsami, manipulacją w mediach głównego nurtu jest pogubiony. Nie wie w końcu, co jest prawdą, kto mówi prawdę, kto jej nie mówi. Więc dzisiaj tak naprawdę, żeby stawać w tej prawdzie, to trzeba się trzymać przede wszystkim wartości. Dlatego my jako Ruch Polska jest jedna postawiliśmy na te najważniejsze wartości. Nie ma, myślę, ważniejszych, jeżeli w organizacji, w rodzinie, w narodzie polskim, w państwie, w którym się funkcjonuje, na pierwszym miejscu nie ma Pana Boga, nie ma rodziny, nie ma patriotyzmu, czyli ojczyzny, no to człowiek nie jest w stanie odnaleźć prawdy. Człowiek żyje w takiej ułudzie. Ksiądz profesor Gus powiedział, że tak naprawdę człowiek, który żyje w prawdziwej pokorze, to znaczy żyć w prawdzie, stawać w tej prawdzie. Jeżeli ktoś potrafi stanąć w prawdzie, to mówimy wtedy o prawdziwej pokorze. I to mi dało taki pewien obraz, że te osoby, które mają w sobie bardzo dużo pychy, są pogubione o tych poglądach takich trochę innych niż prawicowe, prawdziwie prawicowe oczywiście, nie zakłamane, no to są osoby, które nie umią dostrzec tej prawdy. Więc ja myślę, że przede wszystkim trzeba się trzymać tych najważniejszych wartości. A Duch Święty da to rozeznanie, co jest prawdą, a co jest fałszem, co jest kłamstwem. Więc ja myślę, tutaj kładziemy duży nacisk właśnie też na te wartości, ale tak naprawdę jesteśmy otwarci, pani redaktor, na wszystkich. To, co dzisiaj jest największym takim zagrożeniem dla nas i z czym musimy walczyć, no to można powiedzieć jest system, w jakim funkcjonujemy chociażby w Polsce. Na przykładzie tego, co się dzieje, biorąc pod uwagę tą wymianę handlową pomiędzy chociażby Ukrainą a Polską dzisiaj. To jest dla mnie szokujące. Jak najbardziej, my musimy współpracować, ja to też bardzo często powtarzam na spotkaniach, my musimy współpracować z każdym państwem, z którego my mamy też korzyść. A niestety dzisiaj się dzieje tak, że ta współpraca Ukraina-Polska doprowadza na skraj bankructwa, na wyniszczenie polskie rolnictwo i polskiego rolnika. Proszę sobie wyobrazić, że zboże, które trafia do Polski, kukurydza, jest nazywana zbożem technicznym, czyli tak naprawdę jest to zboże, które nadaje się tylko na opał, jako paliwo do opalania. Na nic innego się to nie nadaje. Na Ukrainie Ukraińcy takie zboże traktują tylko i wyłącznie jako paliwo do palenia w piecach. Nie ma takiej możliwości, żeby oni to spożywali. I co się okazuje? Okazuje, afera jest zresztą dzisiaj w Polsce. Wszystkie portale o tym piszą. Już nawet media głównego nurtu, no bo już nie da się od tego uciec. Trzeba było to obnażyć. Za bardzo się to rozlało. Ale okazuje się, panie redaktorze, że to zboże techniczne trafia jako zboże paszowe dla naszej zwierzyny hodowlanej. I proszę sobie wyobrazić, zboże, które było zagrzybiałe, które było spleśniałe, które było zbożem GMO, bardzo złej jakości, trafiło jako karma dla naszych zwierząt hodowlanych. Co się okazuje? Po pierwszych miesiącach kilku już wiemy, że ta zwierzyna zaczyna chorować na potęgę. Choruje na potęgę. To jest raz. To jest zwierzyna, którą my będziemy później konsumować. Żeby tego było mało, okazuje się, że to zboże też trafiło do producentów mąki. Ci, którzy produkują mąkę, największych producentów, twierdzą, że połapali się w odpowiednim momencie, że było niby to badane i jest dobrej jakości. No, okazuje się, że jest chyba zupełnie inaczej. Więc no, ja powiem szczerze, ja chleba nie tykam już od pewnego czasu i wolę tylko swoje, swojskie, sprawdzone wyroby i polecałbym dzisiaj wielką ostrożność. Więc proszę zobaczyć, to jest tylko zboże, pani redaktor. Kolejna rzecz. Ukraina, która nie jest w Unii Europejskiej, zalewa nas dzisiaj, zalewa nas wręcz swoim drobiem, nabiałem, jajkami, między innymi też zbożem, które jest dużo, dużo tańsze, bo Ukraina nie musi spełniać tych samych norm, które my jako państwa wspólnoty Unii Europejskiej musimy spełniać. Co daje no, pewną przewagę Ukrainie, bo może konkurować i to bardzo mocno z nami, bo dużo tańsze są te produkty.
No i to służy temu, że wyniszcza całkowicie naszą gospodarkę i kładzie na łopatki naszych rolników. No więc proszę mi powiedzieć, kto działa w taki sposób? Czy patriota, polityk, który reprezentuje naród polski w rządzie, podejmowałby tak chore, nieodpowiedzialne decyzje, które uderzają w polską gospodarkę, w polskiego rolnika, gdzie w latach 70., 80. Polska była największym producentem żywności w bloku wschodnim. A dzisiaj? Dzisiaj leżymy na łopatkach. Więc taka jest sytuacja i nie da się, pani redaktor, inaczej walczyć z tym, jak tylko poprzez uświadamianie ludzi. To jest właśnie dzisiaj nasz największy problem wszystkich organizacji, ponieważ media milczą. I to jest przerażające, że my musimy oddolnie cały czas docierać na spotkaniach, budzić ludzi. Czasem mamy nawet taką sytuację, że ludzie wychodzą ze spotkania i mówią, że są zdruzgotani, bo oni już nie widzą nadziei, jak z tego wyjść. Więc dopiero po kilku godzinach dochodzą do siebie, kiedy przedstawiamy te pewne fakty i mówią, że no nie można się poddawać, że w Bogu jeszcze nadzieja, w Bogu siła i musimy walczyć o tą naszą ojczyznę. Przecież wiemy, że z Polski wyjdzie iskra, która przygotuje świat. I nie obawiajmy się, nie martwmy się, bo nie jesteśmy w tym wszystkim sami. Bo gdybym ja miał, pani redaktor, myśleć tym stricte po ludzku, tylko i wyłącznie polegać na sobie, no to wiemy doskonale, że ta druga strona to nie jest dzisiaj jeden Goliat, ale to jest co najmniej 10 albo 100 Goliatów przeciwko jednemu Dawidowi, czyli małej jakiejś grupce, organizacji, jest cały globalny system, w którym Polska i politycy są takim trybikiem też niestety na usługach światowych sił globalnych. Więc wiemy doskonale, że oczywiście Goliat, czy to jeden, czy stu, poległ wcześniej czy później i ten system polegnie, więc nie poddajemy się i cały czas walczymy. Mamy przygotowany już program, przedstawiamy te założenia, te rozwiązania dla Polski. Ludzie wiedzą, że ten potencjał, jaki ma Polska poprzez swoje złoża. Ja taką ciekawostkę tylko jeszcze powiem, pani redaktor. Dyplomata z Chin, który przyjechał do Polski na spotkanie z naszymi dyplomatami, zadał im pytanie, czy wy wiecie, że jako Polska geopolitycznie jesteście usytuowani najlepiej w całej Europie? A oni z takim zdziwieniem zapytali, tak? Więc pani redaktor, nasi politycy, parlamentarzyści, część, oczywiście mała grupka z premedytacją, ale część kompletnie nie jest świadoma nawet tego, że Polska ma najpotężniejsze złoża węgla, ma ogromne, nawet niektórzy twierdzą, że większe złoża niż Kuwejt, ropy naftowej, miedzi, to wiadomo, to wiemy, srebra, jesteśmy jednym z większych producentów, eksporterów srebra na cały świat, i złota, i tytanu, więc tu nie trzeba być geniuszem, żeby Polskę postawić na nogi. Tutaj potrzeba tylko ludzi uczciwych, patriotów, ludzi, którzy mają Boga w sercu, którzy stawiają właśnie na takie wartości jak Bóg, rodzina, ojczyzna, a eksperci zrobią już w poszczególnych resortach całą resztę. Więc my musimy dzisiaj postawić na prawdę, bo Jan Paweł II mówił, że te słowa, które najbardziej uderzały go zawsze w Piśmie Świętym, to były słowa: prawda was wyzwoli. Nie ma innej drogi. Pan Jezus jest drogą, prawdą i życiem. I my musimy na tą prawdę postawić. Bo jak nie postawimy na prawdę, to nie zwyciężymy. Dlatego cały czas gdzieś tam nawiązujemy do tych wartości, do prawdy, bo dzisiaj nie da się inaczej zwyciężyć. Ale również trzeba być przygotowanym na wszelakie ataki, prawda? Oczywiście, oczywiście. Tak, a tych ataków, no one już są, a będzie ich mnóstwo. Ja myślę, że największe ataki i krytyka i niszczenie tak naprawdę rozpocznie się wtedy, kiedy my wyjdziemy już gdzieś, dobijemy się, przebijemy się przez te media i będziemy w tych mediach głównego nurtu, no bo to w czasie kampanii musi się wydarzyć. Ja myślę, wtedy zacznie się największe niszczenie, krytykowanie, ośmieszanie, zastraszanie, ale no, wiemy, że ten krzyż też musi być. Panie Rafale, o to powinnam zapytać na samym początku. Proszę powiedzieć, jak rozwija się ruch PJJ, który nie jest już ruchem, ale partią. Na pewno wielkie sukcesy, tak jak pan powiedział, przerasta to też oczekiwania. Tak, powiem szczerze, że
bez finansowania, no bo przecież nie mamy żadnego potężnego wsparcia korporacji, nawet byśmy nie chcieli. To są tylko składki, były składki, wsparcie jakieś drobne, które otrzymywaliśmy od osób fizycznych. I tak naprawdę bez potężnego wsparcia, finansowania mamy utworzone struktury, silne, oddolne struktury w całej Polsce. Dzisiaj to jest już ponad, ostatnio o tym mówiłem, ponad 100 liderów regionalnych i powiatowych. W normalnych układach, w normalnej sytuacji jest to niemożliwe, żeby stworzyło się w tak krótkim czasie, stworzyła się tak potężna organizacja, tak rozbudowana w całej Polsce, z taką siatką już tych liderów w poszczególnych regionach, bez, myślę, tutaj wsparcia Pana Boga. To jest po prostu niemożliwe. Wiemy doskonale, że są ruchy, które powstały stosunkowo niedawno i potężne korporacje, siły globalne pakowały tam grube miliony. Wiemy, że nawet i 25 milionów jeden ruch poszedł. Więc to są potężne środki, które były im potrzebne, a oni nie mają struktur. Oni tylko pojawiają się w mediach głównego nurtu, w tych wszystkich telewizjach ogólnopolskich, tych największych, na tych największych kanałach, najbardziej popularnych, ale doły mają słabe. I to jest dla mnie fenomen, że poszły miliony, a to jest wydmuszka. A my tak naprawdę nie mamy milionów, a mamy doły bardzo silne. My wiemy doskonale, że to wszystko musi być, Pani Redaktor, budowane na skalę. Bo to, co jest zbudowane na skalę, to przetrwa każdy sztorm, każdą burzę, każdą krytykę, każdy atak, który będzie. My nie będziemy budować tego na piasku. Więc dzisiaj jest ten czas budowania tych dołów, a myślę, później za parę miesięcy przyjdzie czas, kiedy to wszystko rozbłyśnie. Bardzo proszę powiedzieć, kto i jak może się przyłączyć do ruchu partii Polska jest jedna, ale wiemy też, że pod tym hasłem ukryta jest druga nazwa. Panem jest Jezus. Czy to przypadek? Wiemy dobrze, Pani redaktor, że w życiu nie ma przypadków. I w tym przypadku też nie ma przypadków. Ja myślę, że tak jak każdy człowiek ma ciało i duszę, więc jest ta sfera i cielesna, i duchowa. Tak samo i tutaj w sytuacji tego ruchu jest ta nazwa przyziemna, taka ziemska. Polska jest jedna, ale również jest ta duchowa PJJ, Panem jest Jezus. Ona jest bardzo potrzebna, bo to jest ściśle ze sobą wszystko powiązane. Jeżeli jest organizacja, która prawdziwie stawia na takie wartości jak Bóg, rodzina, ojczyzna, no to nie może być inaczej. Więc no, duże nadzieje pokładamy w tej dobrej relacji ze Stwórcą i wierzę, że jest cały czas to błogosławieństwo i to prowadzenie. To jest najlepsza lokata, ale proszę powiedzieć, gdyby ktokolwiek chciał się przyłączyć do tego ruchu, do tej partii z naszych rodaków, no z Polonii, mam na myśli Polonię, w jaki sposób może to uczynić? Wszystko, Pani redaktor, jest na naszej stronie www.pjj.org.pl. Wystarczy, że Państwo wbijecie tylko w przeglądarkę Polska jest jedna i zaraz się pojawiają na pierwszym miejscu chyba nasza strona właśnie partii politycznej i tam mamy wszystkie dane. Ona jest bardzo prosta, taka intuicyjna, więc tam jest informacja, tam są deklaracje na samym dole, jak zjedziecie, zeskrolujecie na dół, tam jest właśnie ikonka, deklaracja, którą można wypełnić z automatu, ona też jest przesyłana na nasze skrzynki, więc no, tak będziemy też chcieli te budować struktury i bardzo nam też zależy na Polonii. Mamy też już pierwsze sygnały, kilka miesięcy temu mieliśmy pierwsze sygnały, że właśnie ludzie, którzy działają, Polacy za granicami, chcą budować te struktury ruchu Polska jest jedna poza granicami Polski, czy to w Niemczech, czy w Wielka Brytania, czy Stany. I to jest też takie budujące, że mamy te swoje satelity już PJJ nie tylko w Polsce, ale również na całym świecie.
Zdajemy sobie sprawę, że potrzebne jest wsparcie finansowe, również modlitewne dla Pana. Wsparcie finansowe, by móc dotrzeć z prawdą o stanie obecnej naszej sytuacji w ojczyźnie do naszych rodaków. Dlatego gorąco prosimy o pomoc. Jest to bardzo ważne, ponieważ ważą się obecnie losy naszej ojczyzny. Czy Pan Bóg i Jego prawa będą królować w naszej ojczyźnie, czy zostanie usunięty z naszego życia. Dlatego gorąco prosimy o wsparcie, ale również potrzebuje Pan wsparcia modlitewnego, prawda? Tak, ja myślę, że cały ruch i program będzie przede wszystkim bazował na prawach naturalnym, na tym właśnie prawie Bożym, bo to jest fundament, kręgosłupem jest dekalog i te prawa naturalne Boże, które też będziemy przedstawiać jako właśnie ten nasz kręgosłup i od tego już będziemy schodzili na dół w kwestie gospodarcze, edukacji, służby zdrowia, te wszystkie gałęzie, które też są bardzo ważne. Ja myślę, że na pierwszym miejscu, poza wsparciem finansowym, najważniejsze jest wsparcie modlitewne. Jak jest wsparcie modlitewne, to Pan Bóg zatroszczy się o całą resztę. Więc ja myślę, że to, o co chciałbym tutaj też poprosić, zaapelować, to właśnie o to wsparcie modlitewne, o te intencje, które też napływają, właśnie Eucharystie, które są msze zamawiane w intencji mojej rodziny również i ruchu Polska jest jedna, za co z całego serca dziękuję. I nie przestawajcie, bo ta modlitwa właśnie nas niesie. To jest ta najpotężniejsza fala, potężniejsza niż te wszystkie tsunami, które za nami i ona nam daje wielką siłę. Więc ta modlitwa jest największą potęgą, ale potrzebujemy oczywiście tego przyziemnego też wsparcia, czyli tego wsparcia finansowego. I tutaj też na naszej stronie właśnie www.pjj.org.pl są wszystkie dane, jest zakładka Wesprzyj nas, dokładna informacja, co musi być w tytule. I tutaj też prosimy Was o wsparcie, bo tutaj wsparcia nie może udzielać firma, spółka żadna, tylko osoba fizyczna, która ma obywatelstwo polskie, to jest też bardzo ważne. I tu nie chodzi o jakieś duże kwoty, ale chodzi o takie systematyczne, cykliczne, drobne wpłaty, które będą do tego października, listopada dla nas no, szalenie ważne, no bo to będzie też ta fala, która nas na pewno poniesie z tą prawdą, z tymi wartościami, żeby budzić kolejne osoby, a wierzcie mi, że jest jeszcze parę milionów Polaków w Polsce i na całym świecie do przebudzenia i do obudzenia. Bardzo proszę powiedzieć, jakie są Pana plany na najbliższy czas, bo wiem, że będzie Pan wkrótce w Świebodzinie. Tak, jestem teraz na spotkaniach jutro Legnica, wieczorem sobota Zielona Góra i niedziela Gorzów Wielkopolski, więc oczywiście na uroczystościach tych niedzielnych święto Niedziela Bożego Miłosierdzia będę właśnie w Świebodzinie, w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia. Tak się to pięknie złożyło. Myślę, że to też nie przypadek, na pewno nie, że właśnie tam jest to piękne, wspaniałe Sanktuarium Bożego Miłosierdzia. Więc ten wyjątkowy czas będę też spędzał właśnie w tym miejscu. Więc zapraszamy też na te spotkania piątek Legnica, sobota Zielona Góra i niedziela Gorzów Wielkopolski. Prosimy też właśnie o przekazanie też najbliższym czy znajomym, którzy no, mają podobny światopogląd, którzy już są świadomi, albo ci, których trzeba właśnie obudzić, żeby przyszli, posłuchali, bo tam nie ma żadnych dziwnych teorii. Tam są tylko fakty, które są budowane tak naprawdę zawsze na potwierdzonych informacjach, zawsze jest źródło. Mówimy o światowych dokumentach, mówimy o dokumentach ministerialnych, czyli nie mówimy o niczym, co jest gdzieś wyssane z palca. To wszystko jest oparte na prawdzie i na dokumentach. Wierzymy, że Chrystus Król doda sił na dalsze Pana przedsięwzięcia i myślę, że warto byłoby poinformować też naszych rodaków o najbliższym programie Pana wizyt, spotkań z rodakami, dlatego że wiele osób może właśnie powiadomić swoich znajomych, tak jak Pan mówi, że będzie w Gorzowie, no to akurat moje strony i wiem, że mogę również powiadomić swoich znajomych, że akurat będzie tam spotkanie. Czy byłoby możliwe, żeby na przykład znać z niedługim wyprzedzeniem właśnie Pana plan spotkań? Oczywiście, jeżeli jest taka też otwartość ze strony
tutaj pani redaktor i telewizji, to ja i redakcji, to ja bardzo chętnie będę przynajmniej z dwutygodniowym wyprzedzeniem wysyłał właśnie takie plakaty z tą informacją, ze szczegółami, gdzie jest spotkanie, z grafiką, z dokładnym adresem i godziną. No i to na pewno bardzo by nam też pomogło i poszlibyśmy już na pewno szerzej z tą informacją. Jeśli pan pozwoli, umieścimy też numery kont pod naszą rozmową. Gdyby ktoś chciał wspomóc partię PJJ, to będzie miał taką możliwość. Bądź może wejść na stronę PJJ. Oczywiście, że tak. Jeżeli takie informacje mogłyby się właśnie też pojawiać u was, to będziemy zobowiązani, bardzo wdzięczni. A tak jak mówię, wszystkie te informacje są bardzo w taki intuicyjny sposób, wszystko było zaprojektowane na naszej stronie, więc bardzo łatwo też te dane wszystkie odnaleźć, bardzo łatwo też trafić, mamy podane kontakty do naszych liderów regionalnych. Można też bezpośrednio z nimi się drogą mailową czy poprzez infolinię naszą, która też jest. Mamy to już dopracowane, że jeżeli państwo dzwonicie, odbiera nie żaden automat, tylko odbiera osoba, która działa razem z nami w PJJ, jest bardzo dobrze poinformowana, więc udzieli wam wszystkich potrzebnych informacji. Więc jak ktoś nie chce tu się angażować właśnie w pisanie maili, to jest również ta infolinia, na którą można dzwonić i w ten sposób z nami się kontaktować. I zapraszamy, kochani, do współpracy, bo pamiętajcie, że to nie jest mój ruch, to nie jest ruch członków PJJ, tylko to jest wasz ruch. To jest nasz wspólny ruch, bo tu chodzi o naszą przyszłość, o przyszłość naszych dzieci. I dużo ludzi do nas dzwoni z takimi podziękowaniami, że to nie my mamy dziękować, tylko to oni dziękują nam za tą walkę właśnie o nich, że walczymy o dobro, o przyszłość ich dzieci, ich wnuków. I to jest dla mnie fenomen, bo ludzie wspierają i pierwsza rzecz, jaka mi przychodzi na myśl, to właśnie wyrazić tą wdzięczność i podziękować im za to. A tu się okazuje, oni mówią, absolutnie nie, proszę nie dziękować, bo to my dziękujemy wam, że wy w naszym imieniu walczycie o nas, o naszą wolność. To jest piękne. A my doceniamy to, co pan czyni. Doceniamy to, że pan nie wstydzi się swojej wiary, że właśnie stawia na pierwszym miejscu Pana Boga i jego dekalog. I dlatego tacy ludzie są nam bliscy i na pewno będziemy takich ludzi też promować. Czy chciałby ja pan... Jeszcze dopowiem, pani redaktor, na koniec, bo wiele osób też zadaje mi to pytanie na spotkaniach wszystkich. Jak pan sobie to wyobraża? Przecież nie macie ani znanych twarzy żadnych. Nigdy, tak jak to niektóre partie mają, ludzi, którzy już są w polityce 20-30 lat, są znani, oni są tymi lokomotywami na listach. A wy przecież nie macie żadnych znanych polityków. Ja mówię, no i bardzo dobrze. I nie chcemy i nie będziemy mieli znanych. Będziemy mieli same nowe twarze, które nigdy wcześniej nie angażowały się w politykę, bo się brzydziły tą polityką. Mówią mi, ale wy nie macie szans, jak wy się chcecie przebić bez tego finansowania, młodzi ludzie tutaj bez doświadczenia. I zaraz mi się przypomina, pani redaktor, ta sytuacja sprzed 10 lat, kiedy w Siemianowicach Śląskich zaczynaliśmy jako totalnie nieznana grupa Stowarzyszenia Mieszkańców Siemianowic, sami młodzi ludzie, niedoświadczeni, którzy mieli po prostu pomysł na to miasto, którzy mieli wielki zapał, serce, byli lokalnymi patriotami i wiedzieli, że chcą uczciwie działać i stawiać właśnie na te wartości Bóg, rodzina, ojczyzna. Ja tu widzę taką po prostu analogię, takie porównanie tego, tak mi się to wszystko pokrywa fajnie, że skala mikro, co prawda jest skala makro, ale proszę zobaczyć, nikt nie dawał nam wtedy żadnych szans. 11 czy 10 kontrkandydatów. Każdy machnął ręką, jak mówił, a ten młody 33-letni kandydat przygotowuje się tam na prezydenta, nie ma żadnych szans, kto go, nikt go nie zna, nie ma żadnego wsparcia, finansowania, nic kompletnie. I proszę sobie wyobrazić, wśród tych 11 kandydatów właśnie ten, na którego nikt mu nie dawał żadnych szans, tej organizacji, temu stowarzyszeniu, żadnych, zero. Nikt nawet się nami nie przejmował na początku. I okazuje się, że w drugiej turze ten kandydat zdobył
właśnie 65%, a w drugiej kadencji już 84% drugi wynik w Polsce. Pomimo tego, że poszła fama, że zawierzył miasto, w całą Polskę poszła informacja, że zawierzył miasto Panu Bogu przez ręce Maryi i wszyscy myśleli, że to jest jego koniec, a tu się okazało, że to był dopiero początek. Właśnie. Któż jak Bóg? Z Panem Bogiem wszystko jest możliwe, jeśli tak jest jest. W tym miejscu. Bardzo, bardzo serdecznie dziękuję Panu za dzisiejszą rozmowę. Mam nadzieję, że wkrótce się połączymy i przekaże Pan nowe informacje, co słychać u naszych rodaków i w ogóle w Polsce. Czy chciał Pan jeszcze coś zaapelować do nas, do Polonii? Do Polonii mogę zaapelować też taki króciutki przekaz, że jest organizacja, jest taka siła w Polsce, która myślę przygotuje ten kraj, to miejsce, żebyście mogli w niedalekiej przyszłości bezpiecznie wrócić do kraju. I tego sobie życzę i Wam, żebyśmy wszyscy się tu kiedyś wspólnie spotkali właśnie i żeby to życie było właśnie w Polsce takie wyjątkowe. A wiem, że będzie, bo Polska jest dzisiaj tym narodem wybranym. Więc tu, choć wygląda to dzisiaj tak dziwnie trochę, bo wiele osób mówi, tak blisko wojna, trzeba się ewakuować, trzeba się przygotować, żeby uciekać, to wbrew temu wszystkiemu, co widzimy, co się dzieje na tej scenie geopolitycznej, wydaje mi się i czuję to, że Polska jest tym szczególnym, wybranym dzisiaj narodem, który nada nowy kierunek, który będzie takim wzorcem, myślę, i przykładem dla wielu państw, które będą się wzorowały właśnie na tym, jak należy działać, że nie polityka ma być na pierwszym miejscu, ale właśnie te wartości, Bóg, rodzina, ojczyzna, a w tym wszystkim polityka ma być tylko skutkiem ubocznym. Ona jest potrzebna, ona musi być, ale ona nie może być na pierwszym miejscu. Ona ma służyć człowiekowi, obywatelowi, ale przede wszystkim te wartości muszą być na pierwszym miejscu. Dlatego myślę, że PJJ jest właśnie taką organizacją, która będzie o to walczyła i będzie Wam przygotowywała to miejsce. Także wszystkiego dobrego i dziękuję, do usłyszenia. Bardzo dziękujemy. Wielu naszych rodaków oczekuje tego momentu, kiedy będzie mogli powrócić do Polski, do wolnej, z Panem Bogiem Polski. Dlatego dziękuję jeszcze raz serdecznie Panu. Niech dobry Pan Bóg błogosławi. Dziękuję za rozmowę. Moim Państwa gościem był dzisiaj Pan Rafał Piech, prezydent Siemianowic Śląskich. Ja również się z Państwem żegnam. Krystyna Kiwacz z telewizji Chrystusa Króla nadawanej z Chicago. Laudetur Jezus Chrystus i któż jak Bóg? Z Panem Bogiem. Yeah.